Cześć, ja jestem Juno, a przed nami kolejny odcinek z serii Zagrajmy Wiedźmin 3. Kierujemy Ciri, nie Geraltem, więc mam świetny humor. Uwielbiam Geralta, owszem, ale kierowanie Ciri to taka nowość, że nie wiem, zawsze mi się ryj od razu cieszy, jak jest taki motyw. Tym bardziej, że walczy nią się wyjątkowo przyjemnie. A jeszcze lepiej się patrzy. No i się nagrałam, co? Zaraza! Pojmać tego człowieka! No cóż, no dobrze, że zniknęła, no bo no... Gdyby jej się to nie udało, to byłoby źle, ale... No właśnie... Ach, co to była za przygoda? W jednej chwili robiliśmy skok stulecia, a w następnej ścigali nas jak dziką zwierzynę. Świetna historia, ale mam już dosyć tych przechwałek. Chodź, Zoltan, musimy przekonać niziołki, że absolutnie nic nie widziały. Mam teraz materiał na cały tomik pieśni. To będzie schodziło jak świeże bułeczki. No właśnie. Tylko to cię obchodzi, że powstaną z tego pieśni? Twój egoizm rośnie wprost proporcjonalnie do wieku. O co ci chodzi? O Ciri. A czemu miałbym się o nią martwić? Wiesz, jak ona walczy? Mówię ci, ta dziewczyna potrafi o siebie zadbać. A poza tym musi wrócić po to swoje pudełeczko. Przecież od niego wszystko się zaczęło. Chodzi ci o to? Zabrałeś je Skurwielowi? No to się Ciri ucieszy. Za to Skurwiel pewnie ostro się wściekł. Skurwiel nie żyje. Oho, to widzę, że ty też się wściekłeś. Ale cóż, jakoś mi go nie szkoda. Zasłużył na to, tak samo jak na swój przydomek. A nasz wspólny przyjaciel Ziggy Roiven, jego też odwiedziłeś? Ma się dobrze. On pewnie z kolei jest wściekły na mnie. O ważne rzeczy wreszcie wypytajmy. Ciri mówiła, co to jest? I dlaczego poszła z tym do Skurwiela? Poszła do Skurwiela, bo ją tam zaprowadziłem. Mogłem się domyślić, że to był twój pomysł. No co? Ona miała zepsute magiczne pudełeczko, a Skurwiel dostęp do czarodziejów. Poza tym chciała, żeby ktoś zinterpretował dla niej słowa jakiejś klątwy. Czemu Ciri interesowała się klątwą? Chciała ją na kogoś rzucić, czy raczej zdjąć? Powiedziała ci? Nie bardzo chciała o tym mówić, a ja nie chciałem być wścibski. Akurat ten jeden raz, kiedy mogłoby się to przydać. Ale jestem prawie pewien, że chodziło o zdejmowanie. Jeśli o zdejmowanie, to z kogo? A może chodziło o nią? Nie, chyba nie. Przynajmniej nie wyglądała na przeklętą. Za to bardzo jej się śpieszyło. Pewnie nie wie, ale można spytać. Wiesz coś o tej klątwie? Jakieś szczegóły? Cokolwiek? No, znam słowa. Żartujesz? Nie, były po elficku, więc Ciri często mamrotała je pod nosem, żeby nie zapomnieć. Szło tak. Wafeil Elaine, Kedmil Foli, Gledyv Dorn Eptenate, Bundro i... Mnie to nic nie mówi. Nic mi to nie no mówi. No właśnie. No, mnie tym bardziej. Cholera, to ciągle za mało. Ciri nie mówiła nic więcej? W ogóle niewiele mówiła. Wiesz, Geralt, to już nie jest ta dziewczynka, która biegała kiedyś po Kermore. Owszem, dalej jest żywa i porywcza, ale zrobiła się też uparta i małomówna. Całkiem jak ty. Ta.
Znowu mi się wymknęła, a był on tak blisko. Przyjechała tu z Velen. Podobno spotkała tam ludzi, którzy jej pomogli. To może tam wróciła? Wątpię. Rozmawiałem z baronem. To on pomógł Cili w Velen. Powiedział, że pojechała do Nowigradu szukać Jen i mnie. A Jen jest na Skellige i bada ślady, które według niej mogła tam zostawić Cili. To co? Skellige? Skellige. No, dobra, kończcie te pogaduszki. Teraz moja kolej, żeby rozmówić się z Jaskiem. A ja jestem jak się wszyscy pchają, co? Wracajmy do szałwi i rozmarynu. No, ja miałem stanowczo za dużo wrażeń jak na jeden dzień. Wygodne łóżko i soczysta pieczeń należą mi się jak psu buda. Wpadnij do mnie, jak będziesz w okolicy. 100 lat się nie widzieliśmy, musimy pogadać. Jasne, jak tylko będę w pobliżu. Trzymam cię za słowo. Do zobaczenia. I jeszcze raz, dzięki za pomoc. Dobra, od czego są przyjaciele, nie? Ale ja już serio bym się tam na ten statek udała. O, proszę. Aha, 34. To na razie chyba nie ma co się tego brać. Więc co? Zobaczymy z zadań, co my mamy. Z zadań pobocznych, czy coś ciekawego. Patrzę zaraz. A to mam jakoś zaznaczone. No właśnie, z Jaskrem się spotkamy, a to jest... Dobra, może tym się zajmiemy najpierw. Tylko, że... Chwila, moment. Tu mam coś... u krasnoludów do zrobienia, tak? Chcieliśmy... tego, no... podziękować. I tutaj mamy... taki mały podarek. Portret hierarchy. Jak miło. To naprawdę nic wielkiego. Mamy takich dużo. Tylko nie mów, skąd go wziąłeś, dobrze? Dobrze, bywaj. No proszę. Co? Au, au, będzie czym handlować. Z biurkami rzeczy lecą, sorry. A takie coś. No dobra. Do Filipy to wybierzemy się szybką podróżą, bo co, ja nie będę przecież przez to wszystko konia męczyć. Chciałam powiedzieć psuć, ale to by dziwnie zabrzmiało. A kółko się kręci, kręci i kręci. No cóż. A dobra, to nie jest miejsce do końca, w którym chciałam się teraz na pewno znaleźć. Ale dobra. Płoteczkę przywołam i tu dobra, jest jakaś wróżka, czyli sobie nawet uda mi się pewnie podjechać jak trzeba. No i chciałabym, żeby to wszystko jakoś bezproblemowo poszło. Ale kurczę, kusi mnie już ten dodatek, tylko że no właśnie. Niby mogę go zacząć robić, ale potrzebny mi jest ten 34 poziom, a póki... Ojej, póki ja go będę miała, to... Coś się tu zadziało dziwnego, co? Jakieś kłopoty? Same kurwa kłopoty! Jeden kurwa wielki kłopot! Ale co cię to właściwie obchodzi? Coś ty za jeden! Geralt z Rivii, wiedźmin. Przysyła mnie Radowid. A, to ty! Czekaliśmy na ciebie!
Podobno nie daliście rady wejść do środka. Do wczoraj. Potem znaleźliśmy to. Wygląda niepozornie, ale moc ma potężną. Otwiera wejście. Pewnie będzie coś tam chciał. Pozwól, że teraz to przejmę. No. Masz, odław się. A to dziwne. Co, jakaś przeklęta? Sądzicie, że Filipa ciągle się tam... Tego nie wiemy. Pewne jest tylko to, dobra, że tam... Dobra, w sumie. Skąd mi chyba wystarczy. Tropimy ją od Lok Muin. Wyłupienie oczu to było... Dobra. A tak to zamieniła się w sowę i uciekła. Leciała przez całe Kedwen i Redanie, aż w końcu zaszyła się tutaj. Okej. Czego się spodziewać w środku? Wszystkiego. To stara elfia świątynia, którą ta wiedźma Eilhart przerobiła na swoją kryjówkę. No tak. Popatrz, czyli najgorszego. Wpadli w magiczną pułapkę, a potem zaatakowały ich potwory. Ledwo uszli z życiem. No na szczęście. Ktoś z twoich ludzi tam został? Ja się trochę znam na tej robocie, co Geralt. Wyszli tylko oni. Reszta to już raczej nie żyje. No jaki przejęty. Czas sprawdzić, czy Filipa wciąż się tam chowa. Nie wydaje mi się. Nie licz, że ktoś z nas zejdzie tam po twojego. Nie liczę, spoczko, więc. Jak myślisz? Zaraz. Kto? Ten zabijaka? Przyjdź. To wiedźmin. Wiedźmin, nie wiedźmin. Dobra. Co my tu? Mamy. Coś. Gdzieś to musi być mechanizm otwierający drzwi. Tu? Brakuje jednej płytki. No to Geralt powinieneś wiedzieć, co zrobić. Ojej, ciemno tu trochę. Idealna kryjówka, jeśli jest się sobą. Nie będzie trochę trudniej się tu poruszać. Ale świetnie. Na dodatek łowcy pewnie przy niej grzebali. Działa, kto by pomyślał. Co, mam w to wejść? Cholera. Nienawidzę portali, flaki się przewracają. Strzępiona na brzeg. To sobie pióro. Czyli na pewno to była. To mogę w sumie wziąć. I co my tu? Mogłem się spodziewać, że zastanę to lepiej. Ale ich to w sumie nigdy za wiele. Fajnie je tak usłyszeć. A jakieś takie diabelskie moczki mają urocze, co? Cholera, ten jest nieaktywny. Może da się go jakoś uruchomić. Zaraz się tym zajmiemy. O, tu coś jest. Ogniwo zasilające portal. Nie działa. Może da się je naładować którymś ze znaków. Teraz powinno zadziałać. Najprostsze, co? Trochę się boję, że to działa jak jakiś labirynt. A może nie? Cofnij się! Nie podchodź! Schowaj to, bo się pokaleczysz. Zaraz, ty jesteś tym wiedźminem, którego król miał przysłać. Zgadza się. Za to ty chyba już pojąłeś, że tu nie jest zbyt bezpiecznie. Powinieneś zaczekać na górze, jak reszta. Mowy nie ma. Ci tchórze uciekli, jak tylko zjawiły się potwory, a ja jestem wart więcej. Poza tym wiem, że ma się tu zdarzyć coś ważnego. Dowiem się co i król Radowid na pewno mnie doceni. Dostanę awans, albo może nawet medal. Myślisz, że Filipa ciągle tu jest? Bo ja wiem, niby przeszukaliśmy kilka pomieszczeń, ale tu jest mnóstwo zakamarków. Jakby chciała, to mogłaby się schować, szczególnie w postaci sowy. Co takiego ma się tu wydarzyć? Tak dokładnie to nie wiem, ale natknąłem się na notatki Filipy Eilhart. Pisała o Idzie Emean, Margaricie Lozontil, Franceste Findaber i Fringilli Vigo. Na moje oko mają się tu spotkać. Dobra, wychodzimy stąd. Mówiłem już, nie ma mowy. Poza tym wyłamałem ogniwo przy teleporcie. Musimy zaczekać, aż po nas przyjdą.
Nie przyjdą po nas. Oddaj mi kryształ, wyciągnę nas stąd. Tam są potwory. Obronię cię. A co, jak nie zdołasz? Nie ma czasu na przepychanki. Oddawaj kryształ. Po moim trupie. Jak sobie życzysz. Na tyle cię stać? Załatwimy. Szybciej. No, serio? On nie wiedział, z kim zadziera, prawda? Nie, no wiedział, bo mówił ty z tym dzieckiem. Oddam ci ten kryształ. Z drogi. Dobra, dalej mam kryjówkę przeszukać, ale... Listy miłosne? Dziwne rzeczy tutaj są, moi drodzy. Ciekawe. Filipa rzuciła jakąś kobietę dla Dijkstry. Coś tu jest? Nie, był portal raczej, z którego przyszłam. Czy co tu było? Geralt, ja już tu nic nie wiem. No, to wygląda jakbym... O, właśnie. Dobra, teraz trzeba go jakoś uruchomić. Tak, tak. Którym ze znaków, to już wiemy. I teraz... Jest, wreszcie. Już myślałam, że to się nie włączy. I że utknę tu na wieki. No, jakie fajne. No takie jak, nie wiem, niektóre te demony z Shadow Warrior, tego w miarę nowszego mi się kojarzą. Fajne, fajne. O, kolejny się wykopał. Słodziutko. To tu wziąłem. To musiało być jej laboratorium. Rozejrzeć, dobra. Kolejne pióro. Filipa raczej nie trzymała tu ptaków, tylko korzystała z polimorfii. No tak. Dobra, to pozbierajmy to wszystko. A nie, to kolejne już pióro. Słyszałam, Geralt. Raczej nie trzymała tu ptaków, tylko korzystała z polimorfii. Tu pewnie trzeba... Kolejny portal. Brakuje ogniwa zasilającego. Może spodobało się Nekerom. Czyli... Czyli co mam... Przeszukać je jeszcze dokładniej. A tu mogę zejść? O, tunel. Tak. Ciekawe, dokąd prowadzi. Do większej ilości nakerów? Jest. Nie inaczej. Ale najpierw ubijemy malutkie bestyjki. A, macie. Jej, jak mi nie szkoda. Bierz ogniwo. Cudownie. I to, co z nich wypadło też. Geralt, halo. No i wracamy. W sumie łatwa jakaś misja. Co to było? Mogłeś zwłoki przeszukać? A nie, podpalić. To latarnię. Znaczy latarnię, pochodnią. Ta latarnię, dobre sobie. Nie takie luksusy tutaj. Dobra, gdzie to trzeba umieścić? No tu gdzieś, o. Czy ja tego nie zauważyłam? No i zaraz Artem włączymy. I co? Też zgadujecie, że tu portal? Tak, ach, to było takie trudne się domyślić, co? To musi być najniższy poziom. Mówisz? A ja bym sobie chyba wolała to zapisać, bo już się boją. O, co możesz z tym zrobić, Geralt? Nic? No dobra, to idziemy przed ciebie. Urocza bestyjka, która... Nie mogę się robić bestyjki. No pewnie, że nie.
Zaraz. Na niego to działało... to... O nie, o nie, o nie. Jeszcze mi się nie naładował znak. Cholera? Geralt, wiesz co ja sobie myślę? No właśnie, to ja sobie myślę, że na niego to chyba nie działa. Aż tak bardzo, jakbym sobie tego życzyła przynajmniej. Au! Dobra, spokojnie. Trzeba odpowiednio w niego uderzać, w sensie w plecy jakoś, tak? I uważać na niste, straszne rzeczy. Au, au! Dobra, uniki, dobra rzecz. Teraz tak. Trochę wody dodającej... Au! Życia, zdrowia i czego tam nie tylko. A masz, po plecach, jeszcze raz, pięknie. Dobra, teraz uwaga. Będzie trochę czytania o nowym potworku, którego wcześniej jeszcze chyba nie spotkaliśmy. Gdzie on jest? Fajne. Dobra, a przy okazji postać. Można coś tu troszkę ulepszyć. Dobra. Co, jakiś mutagen czy coś? Co to jest? Siła ataku. No i fajnie. Jeszcze jakiś dostępny punkt. To tak jakoś działa, czy jak to jest? Trochę tego nie rozumiem. A, dobra, to jakoś... Aha! Dobra, i teraz to jest sugestia. Nie wiem, jak bardzo mi się to opłaciło wszystko, no ale powiedzmy, że jakoś tam się opłaciło. I czy mam tutaj jeszcze coś ciekawego? Ślady jakieś. Kolejne pióro. Filipa raczej nie trzymała tu ptaków. No tak, tak. Z polimorfii. Dobra, widzę więcej portali, ale zaraz, czy ja z niego wszystkiego nie wyjęłam, co mogłam? No to wszystko jeszcze pozbieram. I to chyba będzie odpowiedni moment na koniec odcinka. A więc dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że ten się podobał. Trzymajcie się, cześć!